Cześć, witam Was na kanale w kolejnym filmie. Ja jestem Piotrek i mimo, że widzicie tutaj opakowanie, nie będzie dzisiaj żadnego unboxingu, będzie recenzja routera. Kolejny router od TP-Linka trafia w moje ręce, jest to Archer C3200, to jest jego pudełko. A sam router wygląda właśnie tak, jaki stoi za mną. Ja korzystam z niego teraz na co dzień i podzielę się dzisiaj z Wami opinią na jego temat. Archer C3200 to router o całkiem ciekawym wyglądzie. Jest to typowy kwadrat 20x20 i wysokości 4 cm. Jest on wykonany w całości z czarnego, dobrej jakości plastiku. Mamy aż 6 rozkładanych anten, możemy sobie na czas transportu je złożyć, bądź jeżeli korzystamy z Wi-Fi w domu, możemy je rozłożyć na stałe, by ten zasięg był nieco lepszy. Na samym środku urządzenia na górze znajdziemy logo TP-Linka, jeszcze stare logo, od jakiegoś czasu TP-Link wprowadził już nowe. I cechą charakterystyczną jest ta siateczka, która znajduje się na górze, na dole tego urządzenia. Ma ona poprawić cyrkulację powietrza, no i sprawić, by ta elektronika prawidłowo, w cudzysłowie, oddychała w tej obudowie. I tak generalnie na górze urządzenia, no to tak się mniej więcej prezentuje, to by było wszystko. Jeżeli chodzi o spód, tutaj znajdziemy 4 gumowe stopki, które odpowiadają za nieślizganie się tego sprzętu, gdy stoi on na przykład na biurku. Mamy możliwość zawieszenia tego routera na ścianie, mamy takie specjalne uchwyty. Na samym środku znajdziemy tabliczkę znamionową z modelem tego urządzenia, z adresem MAC, z numerem seryjnym i nazwami sieci. Na każdym boku, również na dolnej jego części, znajdziemy taką siateczkę. Jest to dobra opcja na jeszcze większe poprawienie chłodzenia tego urządzenia. Aczkolwiek tutaj warto wspomnieć, że no podczas moich testów router się dosyć sporo grzał. Czasami tutaj po odłączeniu prądu, po dłuższej pracy i dotknięciu tej spodniej części, no można było się całkiem solidnie oparzyć. Także tutaj zalecam uważać i ostrożnie działać z tym routerem. Aczkolwiek nie sprawiło to, że router jakoś przestał prawidłowo funkcjonować, czy coś mu się działo. Po prostu troszeczkę bardziej się grzał, no ale prawidłowo pracował, nie mam tutaj do niego żadnych zastrzeżeń. Ciekawie jest na tylnej stronie, może najpierw obejrzmy, jakie tutaj porty się w tym routerze znajdują. Od lewej strony znajdziemy gniazdo przycisku reset. Musimy oczywiście zastosować tutaj nieco dłuższy akcesorium, dłuższy przedmiot, żeby w ten reset wcisnąć. Następnie znajdziemy tutaj gniazdo USB 2.0, możemy wpiąć sobie pendrive'a, możemy sobie drukarkę podpiąć na przykład. Pendrive będzie wykrywany jako dysk sieciowy, jest to całkiem fajna, dobra opcja. Mamy gniazdo WAN, czyli gniazdo internet, tutaj wpinamy nasze łącze. Mamy 4 porty LAN, czyli 4 gniazda Ethernet. Następnie mamy gniazdo USB 3.0, charakterystyczne niebieskie. Tutaj również możemy wpiąć pendrive'a czy też inne akcesorium. Mamy włącznik i mamy gniazdo zasilacza. I przednia strona to ostatnia warta uwagi część tego produktu. Mamy diody, które nas poinformują o działaniu konkretnych funkcji tego routera. No i mamy 3 przyciski. Od prawej strony pierwszy przycisk odpowiada za włączenie bądź wyłączenie tych diod informacyjnych. Drugi przycisk to włączenie WPS-a. Możemy szybko dzięki temu sparować nasze urządzenia poprzez Wi-Fi. I trzecia opcja to włączenie bądź wyłączenie Wi-Fi. Nie musimy grzebać w panelu konfiguracyjnym, wystarczy, że wciśniemy przycisk tutaj Wi-Fi. Wi-Fi zostanie wyłączone bądź włączone. No i wspomniane diody, które nas poinformują o kilku funkcjach tego routera, włączonych bądź też wyłączonych. I zaczynając od lewej, przypominam, że diody świecą na kolor niebieski. Tutaj nie mamy możliwości jakiejś zmiany koloru, mamy stały kolor niebieski. Od lewej mamy oczywiście informację o tym, czy router jest włączony. Następnie mamy informację o włączonej sieci 2,4 GHz, następnie sieć 5 GHz, ta pierwsza sieć. Kolejna mamy sieć 5 GHz, druga sieć. Następnie mamy informację o tym, czy przewodowo jest jakiś komputer wpięty. Jeżeli chociażby jeden komputer był wpięty poprzez skrętkę, będzie ta dioda się tutaj świecić. Następna dioda jest to informacja o tym, czy mamy połączenie z internetem. Kolejna to o aktywowaniu przycisku WPS. I dwie kolejne to działanie portów USB. Pierwszy port i drugi port.
I tak mniej więcej wyglądają diody świecące się tutaj na tym routerze, informujące nas o jego działaniu. Jeżeli by nas to irytowało, możemy za pomocą tego przycisku po wciśnięciu i krótkim przytrzymaniu wyłączyć te diody. Natomiast jeżeli one nam nie przeszkadzają, mogą zostać włączone. Również robimy to samo, by diody włączyć. Jeżeli potrzebujemy skorzystać szybko z WPS-a, wciskamy, WPS jest uruchamiany, dioda pulsuje. Natomiast jeżeli chcemy wyłączyć sieci Wi-Fi, wciskamy, przytrzymujemy. I takim samym procesem również Wi-Fi włączamy. Do panelu konfiguracyjnego routera dostajemy się poprzez przeglądarkę po wpisaniu adresu http://192.168.1.1. Ukazuje nam się takie okno logowania. Wpisujemy standardowo login admin, hasło admin, naciskamy login. No i mamy całkiem inny wygląd tego panelu niż w poprzednich routerach TP-Linka. Tutaj mamy pokazane wszystko graficznie, jak to wygląda, co jest podpięte do routera, czy router ma dostęp do internetu. Gdy taka strona nas wita, ta strona basic, czy podstawowa dla amatorów do konfiguracji routera. No i tutaj nam pokazuje, że mamy dostęp do internetu, mamy odfajkowane, mamy router, no i router jest podzielony na dwie części. Mamy USB disk, mamy printer, mamy wired clients i wireless clients, tak? Czyli kliencie połączenie bezprzewodowo, kliencie połączenie kablowo, podłączone drukarki, podłączone dyski USB. Zacznijmy od dysków USB. Po kliknięciu na to pojawia nam się nazwa tego urządzenia, które jest wpięte, i jego dostępna pamięć. Po wciśnięciu tej drukarki pojawia nam się informacja o nazwie tej drukarki i będziemy mogli tutaj tą drukarkę skonfigurować do pracy w sieci. Wired clients to są klienci podłączeni przewodowo, w tym przypadku mój PC MSI. Kolejna zakładka to bezprzewodowi klienci. Tu mamy nazwę. Android sugeruje, że jest to smartfon z Androidem. Mamy adresy IP, adresy Macowe. Po kliknięciu router tutaj nam się pojawiają informacje dotyczące sieci w tym routerze. Sieć 2,4 GHz. Sieć 2,4 GHz dla gości, jest ona wyłączona, natomiast ta standardowa jest oczywiście włączona, automatyczny kanał czwarty, SSID. Sieć 5 GHz, ta pierwsza sieć, i sieć dla gości jest wyłączona, i sieć 5 GHz, druga, tak się to prezentuje. No i sieć dla gości jest wyłączona, tutaj mamy takie podstawowe informacje. Po kliknięciu tutaj w internet pojawi nam się status naszego połączenia, typ tego połączenia, dynamic IP, static IP, to w zależności jaki mamy internet, adres IP, serwer DNS, no i brama, z jakiej korzystamy. Tu mamy jeszcze te sieci wyświetlone, które są włączone, są one skutką, czyli sugeruje nam to, że ta sieć jest zabezpieczona. Mamy taki szybki podgląd na najważniejsze rzeczy, najważniejsze opcje tego routera. Przypominam, że mam tutaj zakładkę Quick Setup. Jeżeli konfigurujemy pierwszy raz ten router, może ja pokażę. Wybieramy tutaj oczywiście naszą strefę czasową, klikamy Next, wybieramy jakie mamy połączenie, możemy automatycznie spróbować wykryć to połączenie, jeżeli wiemy, zaznaczamy, klikamy dalej. Tu nas pyta, czy ma klonować sobie adres MAC-owy, czy też nie, ja zostawię, że nie. Tutaj ustawiamy sieci Wi-Fi, hasła i nazwy tej sieci. No i tu mamy podsumowanie tego wszystkiego, co zmieniliśmy. Klikamy Save. Dane są zapisywane, mamy pasek postępu. No i za chwilkę mamy connection test, czyli test połączenia. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, możemy sobie kliknąć Finish i mamy nasz internet na tym routerze dostępny. W zakładce Basic mamy takie podstawowe informacje, ja Wam tu pokażę, nie będę każdej omawiał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tak mniej więcej to wygląda, wszystko widzicie tutaj na ekranie. Z takich ciekawszych, jak wspominałem, USB, tutaj możemy sobie aktywować bądź dezaktywować to urządzenie, możemy sobie zmienić nazwę tego routera w naszej sieci jako serwer multimediów. Możemy sobie udostępnić na przykład dzielenie zasobów na tym pendrive wpiętym do tego routera. Możemy sobie włączyć bądź wyłączyć identyfikację. Możemy sobie uruchomić serwer druku, czyli print server. Możemy sobie tutaj
ustawić parental controls. Akurat w tym momencie nie wiem, jak to się na polski tłumaczy. W każdym razie taką opcję również tutaj mamy dostępną. Mamy sieć dla gości, również możemy sobie ją włączyć bądź włączyć. Nieco więcej informacji i opcji jest dostępnych w Advanced. Tutaj mamy już mniej graficznie to wszystko wytłumaczone, bardziej tekstowo. Status, zakładka informacyjna, network. Tutaj oczywiście mamy możliwość ustawienia wszystkich możliwych rzeczy. LAN, IPTV, DHCP server, Dynamic DNS, Advanced Routing, IPsec VPN, Wireless, ustawienia, WPS, filtrowanie adresów MAC, statystyki naszego połączenia, sieć dla gości, przekierowanie portów, wirtualne serwery, triggering portów, DMZ, UPnP, USB settings, sharing access. Tutaj, jak wspominałem, mamy możliwość ustawienia kont dostępu do serwera FTP. Warto tutaj wspomnieć, że router posiada funkcję właśnie FTP i za pomocą klienta z każdego miejsca na świecie możemy się z pendrive'em wpiętym do tego routera połączyć, nie ma najmniejszego problemu. Ustawiamy sobie prawa dostępu do tych zasobów, ustawiamy sobie konto i za pomocą klienta FTP po wpisaniu odpowiedniego adresu możemy się z tym pendrive'em połączyć. Mamy print server, wspomniany wcześniej, parental controls, Brandwidth Control, Security, tutaj mamy ustawienia Firewall, mamy ustawienia dostępu do tego routera, mamy możliwość wpisania urządzeń na czarną listę, które nie będą mogły się połączyć z tym routerem, mamy filtrowanie adresów MAC, mamy IPv6, również z IPv6 ten router jak najbardziej pracuje. No i system tools, tutaj mamy możliwość zmiany daty serwera NTP, diagnostyki tego routera, upgrade'u firmware'u, bądź zrobienia backupu, czy też przywrócenia ustawień. I oczywiście w łatwy, szybki sposób mamy dostępny reboot oraz logout. W zależności, jeżeli potrzebujemy zrebootować urządzenie, klikamy tutaj, klikamy jest, urządzenie w tym czasie zostaje zresetowane. A jeżeli potrzebujemy się wylogować, klikamy logout i możemy zakończyć pracę z panelem konfiguracyjnym. Krótko podsumowując, Archer C3200 to warty uwagi router dla użytkowników domowych, tych bardziej zaawansowanych, bądź też osób wymagających. Nie przedłużając tego filmu, wszystkie opcje tego routera, wszystkie jego parametry, specyfikacje macie dostępne w recenzji tekstowej na naszym portalu pitras.pl. Natomiast tutaj chciałem podsumować ten router Yeson. Całkiem fajnie wyglądającym sprzętem, wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, jednym obudowa się może podobać, drugim nie. Natomiast na uwagę zasługuje zaplecze administracyjne tego routera, jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Producent posunął się właśnie w stronę graficznego zaprezentowania tych funkcji i możliwości konfiguracji tego sprzętu, więc każdy laik komputerowy bez problemu poradzi sobie z konfiguracją tego routera. Od naszej redakcji urządzenie dostaje wielką piątkę. Aktualne ceny tego sprzętu oczywiście macie dostępne w opisie pod linkiem na ceneo.pl. Jeżeli macie ochotę, możecie tą cenę na dzień dzisiejszy sobie sprawdzić. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zapraszam Was na Facebooka pitras.pl, zapraszam również Was na portal, gdzie przeczytacie całą recenzję tekstową, szczegółową tego produktu. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem.